Nasze boisko musi być naszym atutem i to na pewno nas buduje i cieszy to, że na pewno gramy tutaj w dwunastkę gdzieś z kibicami. To wszystko fajnie się zaciera i oby to tak trwało jak najdłużej, żebyśmy te punkty zawsze u siebie zdobywali i próbowali jednak na tych wyjazdach troszeczkę więcej siebie dawać. GKS Katowice dzisiaj był lepszy o jedną bramkę. Wydaje mi się, że spotkanie stało na dobrym poziomie. Obydwa zespoły chciały grać w piłkę po ziemi, konstruować akcje przemyślane. Dla kibiców wydaje mi się widowisko dobre. Gratuluję drużynie GKS-u. Wisła podeszła do nas bardzo wysoko, nie przestraszyła się nas i pokazali ofensywny futbol. No my, tak jak mówię, cieszymy się z tych trzech punktów, bo są dla nas one bardzo ważne. Brakowało ostatniego tego podania, które otworzyłoby drogę do bramki. Wydaje mi się, że w pierwszej połowie była ręka, gdzie rzucałem piłkę z prawej strony. Nie mamy szczęścia, jeżeli chodzi tutaj o ten element, bo można powiedzieć, nie mieliśmy dobrze ocenionej sytuacji, która dałaby nam jakąś korzyść. Piłkarsko Wisła bardzo dobrze wyglądała i nie było łatwo, aczkolwiek my powinniśmy wykorzystać jedną naprawdę wielu bardzo dobrych okazji na podwyższenie tego wyniku, szczególnie w drugiej połowie i może mecz inaczej się potoczył. Natomiast 1-0 cieszy, zagraliśmy z tyłu na 0, mamy 3 punkty, wygrywamy u siebie i to jest dla nas najważniejsze. My na pewno koncentrujemy się na każdym następnym meczu i mam nadzieję, że będziemy wygrywać w każdym meczu, bo walczymy o 3 punkty, a nie patrzymy, czy jesteśmy wiceliderami, tak jak mówię, skupiamy się na każdym następnym meczu. Każdy tutaj chciał zwyciężyć, bo wiemy, o co gramy. No, mogliśmy na stałe zagościć w czołówce, ale mówię, no, na pewno się nie podłamujemy. Mamy jeszcze jeden mecz, w którym będziemy musieli zapunktować, żeby pozostać na górze, bo uważam, że tam jest nasze miejsce. Mam jeszcze jeden mecz i na pewno nie będzie łatwo, bo flota też gdzieś przypięta jest do muru i gdzieś tam w strefie dolnej jest, natomiast będzie na pewno przyjedzie tutaj walczyć o 3 punkty i nie będzie łatwy mecz, szczególnie, że to jest ostatni mecz. No i nie może być w naszych szeregach żadnego rozluźnienia, tym bardziej ten tydzień będzie na pewno pracowity i będziemy musieli się mocno skoncentrować na ostatni mecz.